kochani, dziś zapraszam Was na hol zakupowy. Mam troszeczkę ubrań, troszeczkę kosmetyków, także zapraszam Was do oglądania. Pierwszymi produktami, jakie mam, będą to masełka z Nivei. To borówkowe i kokosowe. Powiem Wam, że one pachną naprawdę wspaniale, są cudowne i fajnie nawilżają te usta. Teraz tą borówkową noszę praktycznie codziennie ze sobą, cały czas ją gdzieś tam w kieszeni, w torebce mam. I naprawdę sprawdza mi się świetnie. Uwielbiam borówki, ten zapach jest po prostu cudowny. Także jeśli szukacie czegoś, co naprawdę ma Wam fajnie nawilżyć te usta, to serdecznie mogę Wam polecić. Cena takiego masełka to 9,90, około 10 zł. Kolejnymi produktami to już będą z tej promocji kupujesz jedno, dostajesz drugie gratis w Rossmanie. I pierwszą rzeczą będzie to taki bronzer z Vibo. Nie jest matowy, jest taki z takimi drobinkami, taki rozświetlający. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że będzie fajny. Poleciła mi go koleżanka, więc stwierdziłam, że jeśli jest taki dobry, to sama go przetestuję. I drugą rzeczą, którą wzięłam za darmo, było taki czteropak korektorów z Vibo. Ten różowy kolor ma maskować sińce pod oczami, zielony kamuflować popękane naczynka, jasny beż maskuje wypryski, a ten ciemny beż modeluje kształt twarzy. Co do tego ciemnego beżu nie jestem przekonana i nie wiem, czy go będę używała, ale myślę, że taki czteropak jest naprawdę w porządku i mam nadzieję, że mi się przyda i sprawdzi mi się świetnie. Kolejnym produktem będzie maskara z Everlane 3D Glam Effect. Jest to maskara wydłużająca i podkręcająca. Wygląda ona tak. Ma naprawdę fajną taką zwykłą szczoteczkę. Mam nadzieję, że fajnie będzie ona rozdzielała te rzęsy. I kosztowała ona około 13 zł. Do tej maskary dobrałam sobie za darmo taki liner z Miss Sporty Studio Lash w kolorze brązowym. Ma on taką fajną ma on taki fajny aplikator. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeszcze nie miałam brązowego linera. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Produktem będzie to taka pomadka z Maybelline w kolorze Pink Pop numerek 900. Jest to taki piękny, różowy kolor. Kupiłam ją za 23 zł. A drugą rzecz, którą wzięłam sobie gratis, jest to cień z kolor Tattoo z Maybelline w kolorze 40. Wygląda on w ten sposób. Jest to taki brązowy kolorek. I ostatnim produktem będzie krem aloesowy Cera Normalna i Sucha z Jai. Coś takiego. Kupiła mi go mama, bo mam troszeczkę problem z cerą. Jeden krem mnie zapycha, drugi mnie wysusza i ciężko mi jest dobrać ten odpowiedni krem. Ten tak naprawdę używałam tylko raz, więc nic jeszcze nie mogę na niego powiedzieć, ale mam nadzieję, że chociaż ten sprawdzi mi się dobrze i nie będzie mnie zapychał bądź wysuszał. Dobrze, kochani, to tyle z kosmetyków. Teraz zapraszam Was na część ubraniową i dodatkową. Hey, no, 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 no.